W najbliższą środę 15,4 Kaja Godek przedstawi w Sejmie projekt zaostrzający dotychczasowe prawo aborcyjne. Ten sam, który w 2018 roku został zamrożony po czarnym proteście tysięcy kobiet. Gwiazdy włączają się do walki, jasno komunikując, mówimy nie. Jako jedna z pierwszych głos w tej sprawie zabrała modelka Anią Rubik, która od lat walczy o prawa kobiet i angażuje się w inicjatywy społeczne. Niestety po raz kolejny musimy walczyć o nasze zdrowie, bezpieczeństwo i godność. Nie wiem, czy wiecie, ale pani Godek chce, abym umarła podczas porodu i zostawiła osierocone dziecko. Pani Godek chce, abyś ty zgwałcona nie miała wyboru i była zmuszona urodzić dziecko gwałciciela. Pani Godek chce, abyśmy przez 9 miesięcy nosiły w sobie dziecko, wiedząc, że ono umrze tuż po porodzie lub będzie nieodwracalnie upośledzone, zaczyna swój wpis na Instagramie Ania Rubik, dalej przekonując, że ustawa bezpośrednio dotyka wszystkie kobiety. Tak, to mogę być ja, ty, twoja córka, wnuczka, żona czy matka. Ta ustawa dotyczy mnie, ciebie, każdej kobiety, każdego mężczyzny i każdej rodziny w Polsce. W środę pani Godek będzie czytać obywatelski projekt o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych właśnie podczas epidemii. Jest to wyjątkowo okrutne, że w momencie, kiedy potrzebujemy wsparcia, w momencie, kiedy wielu z nas potraciło pracę i nasza przyszłość stoi pod znakiem zapytania, próbuje nam się odebrać prawo do decydowania o naszym życiu, pisze zdenerwowana modelka. Do strajku postanowiła także dołączyć Maja Ostaszewska, która od lat walczy o równouprawnienie kobiet.